Wszystkich na kolejnym Pankaście, Palmy Records. Ja jestem Kuba Skierkowski. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Markiem Domkiem, który jest lutnikiem u nas w Płocku, bardzo sławnym lutnikiem, muszę dodać. I robi fantastyczne instrumenty, jakie tutaj właśnie widzimy. Marek, parę słów o sobie. Marek, dzień dobry. Bardzo mi miło. Marek Dąbek. Z zawodu lutnik. Z radości też lutnik. Jesteśmy w mojej pracowni, bardzo was serdecznie witam. Tak jak widać, budujemy basy i bardzo się z tego cieszymy. Basy, które dają nam mnóstwo radości, które są niepowtarzalne, na które grają muzycy z całego świata. Jesteśmy absolutnie szczęśliwi i dumni, że możemy dzisiaj opowiedzieć wam o naszej pracy. Czy tak, twoje basy, znaczy brand jest Stradi, tak? No Stradi. Po prostu, jak zaczynałem budować instrumenty, 21 lat temu byłem bardzo młodym człowiekiem, a zaczynałem w ogóle od skrzypiec elektrycznych i kontrabasów elektrycznych. Potrzebowałem nazwy, która w najprostszy sposób powie, czym się taki ktoś zajmuje. Po prostu zaczerpnąłem to od Stradivariego, a tak w skrócie Stradi, żeby podkreślić to, że byłem wtedy młodym człowiekiem. Tak się przyjęło, zostało z nami do tej pory. Bardzo jest fajna nazwa, moim zdaniem, świetna. Nie ma drugiej takiej podróby. A powiedz mi, kiedy wpadłeś na taki pomysł, żeby właśnie zająć się tworzeniem instrumentów? W liceum grałem na absolutnie wszystkim. Dobrze wiesz, bo graliśmy wtedy razem na wszystkim, tak, co popadnie. Na perkusji, na basie, na gitarze. Jakoś zapragnąłem też grać na skrzypcach. To było, nie wiem, jakoś tak po prostu cisnęło mnie, żeby również ten instrument spróbować opanować. Moi rodzice niestety nie mieli wiele wspólnego z muzyką, ale mój tata był po prostu zapalonym majsterkowiczem. Co potrzebował, to próbował zrobić, bo to były oczywiście czasy, kiedy ograniczony był dostęp do różnych rzeczy, więc po prostu czego potrzebował, próbował sobie to zorganizować samemu. Było dla mnie oczywiste, że trzeba spróbować zrobić skrzypce. To był rok 2001. Internet już gdzieś tam raczkował, już był dostępny w kafejkach internetowych. Można było pójść i popodglądać na gdzieś tam zagranicznych stronach internetowych, jak inni podeszli do tego tematu, budowy takiego instrumentu. Zorganizowałem jakieś drewno w postaci, nie wiem, kawałka progu z obi, dosłownie z wielką radością wziąłem od ojca wyżynarkę i spróbowałem stworzyć instrument, na którym nauczę się grać. Miałem ten instrument dosłownie 2 czy 3 dni. Kupiła ten instrument ode mnie nauczycielka w szkole, zobaczyła, że wystaje mi z plecaka, zapytała, co to jest, czy to są skrzypce. No, tak, to są skrzypce. Bo to elektryczne skrzypce. Elektryczne, tak, bo zacznijmy od tego, że żeby zbudować skrzypce akustyczne, trzeba mieć ogromne zaplecze narzędziowe, ogromną wiedzę, więc po prostu postanowiłem zacząć od skrzypiec elektrycznych. Nauczycielka stwierdziła, że jej córka byłaby przeszczęśliwa, mając taki instrument, więc odkupiła po prostu ode mnie te skrzypce. A ja potrzebowałem instrumentu, żeby się nauczyć grać, więc musiałem zbudować kolejny. I tak to poszło. W pewnym momencie stwierdziłem, że budowanie jest, kurczę, jeszcze ciekawsze, jeszcze fajniejsze niż granie na instrumentach. I w zasadzie całe granie gdzieś tam odeszło na bok i w zasadzie od tamtej pory nie zajmuję się niczym innym, tylko budowaniem instrumentów, ucząc się na własnych błędach i obierając swoją własną drogę, co teraz mnie cieszy, kiedyś uznawałem za przekleństwo, bo nie było komu mnie nauczyć. To dało mi niesamowitą energię do tego, żeby gdzieś tam rzeczywiście skitrać się w piwnicy, dosłownie u nas pod twoim domem. Tak, swoim mieszkałem, tak, byliśmy sąsiadami. Kuba mieszkał na parterze, pod Kuby mieszkaniem była piwnica o wymiarach 1,5 metra, w której
było moje pierwsze... Tak, i pamiętam, jak się spotykaliśmy, to przepraszałeś mnie za hałasy, których ja nigdy nie słyszałem. Fantastycznie, gratuluję. Wyszło na to, że jestem naprawdę, głuchym muzykiem. Tak, że jesteś głuchym muzykiem, trudno. Ale co do skrzypiec, to fajnie, że zacząłeś robić instrumenty, bo to jest tak jakbyś... Tworzenie instrumentów, mówisz, że to nie jest... jest fajniejsze niż granie, ale tak naprawdę tworząc instrument, tworzysz brzmienie tego instrumentu, czyli dajesz jakby brzmienie człowiekowi, który będzie później, Na tym grał, masz rację. To jest mega satysfakcjonujące, kurczę. Piszą ludzie, jak fajnie to wpływa na ich proces twórczy, że ich inspiruje. Kolega Marcin Pędowski, gość z plakatu za tobą. Bardzo przysympatyczny człowiek, który ostatnio zaprosił nas na swój koncert w Warszawie. Okazało się, że skomponował już drugi utwór inspirowany naszymi instrumentami. Marcin ma nasz bas. Stworzył ostatnio utwór pod tytułem Symphony Sky, którego premiera była na tym koncercie. No, miałem niesamowite łzy szczęścia w oczach, jak człowiek wykorzystał instrument w sposób taki, że... Twoje dziecko. Tak. Jestem z tego absolutnie dumny, szczęśliwy, że to daje ludziom jakąś inspirację. Czasami powtarzam nawet, że moja praca polega na tym, żeby dawać ludziom trochę radości. Czas oczekiwania na instrument, na instrumenty, które w tej chwili budujemy, to około 1,5 roku. To dużo czasu, na dużo oczekiwania na tą radość, ale kiedy człowiek odbiera instrument i dotyka go w końcu po tych 1,5 roku oczekiwania i pisze jakieś, nie wiem, przemiłe rzeczy, to jest totalnie i mega satysfakcjonujące. Czyni mnie absolutnie szczęśliwym człowiekiem. A jeszcze powiedz mi jedną rzecz, bo mówisz w Stradii, mówisz my, tutaj robimy tak i tak. My, to znaczy co, ty i... Moja żona. Historia jest niesamowita. Pracowała jako menedżer w korpo. Któregoś dnia poprosiłem ją serdecznie o pomoc, bo miałem już przygotowanie gdzieś tam do targów tych pierwszych i po prostu ogrom roboty. Poprosiłem ją, żeby pomogła mi w pracy. Okazało się, że zrobiła to tak fenomenalnie dobrze, że wiesz mi, nie wróciłaś do tej pracy. To łatwo było przekonać ją, czy nie? Się jej spodobało, tak? To znaczy, może inaczej. Nie było trudno ją przekonać, no bo robota w korpo jest wymagająca. Każdy wie, jak z jakim klimatem trzeba się oczywiście godzić. Natomiast tutaj mamy sielankę i szczęśliwe życie. Świetnie się dogadujemy, ona bardzo się przykłada do tego, co robi. Dzięki temu jakość tych instrumentów w ogóle posypowała w górę. Aga robi wykończenie, dopieszcza drewno. No tak jak tu kolega powiedział, właśnie widać kobiecą rękę, że tak powiem. Absolutnie, robi też kostkę, robi też robotę progową, co jest mega dokładne. Tutaj trzeba być precyzyjnym absolutnie co do setnej milimetra, bo inaczej struna będzie brzęczała gdzieś tam na progach. Natomiast ona to robi to absolutnie fenomenalnie. Po prostu najlepsze, co może być, po prostu team, że tak powiem, zawsze masz... Tak, jestem z tego powodu przeszczęśliwy, że możemy razem funkcjonować, razem prowadzić to, tą pasję. Praca nie poszła na marne. Nie poszła, mimo że było na początkach naprawdę ciężko. Nie no, z tego co tutaj widzę, to jest w ogóle idealna atmosfera, idealne środowisko pracy. Super, dzięki. Za ciszę. To jest też moje królestwo, takie drewien, które zbieraliśmy przez lata. Dosłownie jakieś wyjątkowe kawałki drewna gdzieś wypatrzone od lokalnego tartaku po jakieś składy drewna gdzieś w Kanadzie, gdzie wypatrzyłem jedną deskę, która mi się bardzo spodobała. Musiałem ją mieć, napisałem wiadomość do ludzi, którzy tam pracują, że serdecznie proszę o to, żeby tą deskę mi jakoś dostarczyli tutaj do Polski, bo mam plan na jej wykorzystanie, mam plan na jakiś ciekawy projekt. A jakichś nietypowych rodzajów drewna używasz też? Jak najbardziej. W lutnictwie przyjęte jest używanie czy klonu, świerku, czy mahoniu, no takie standardowe gitary. Gdzieś przejawia się olcha, czy topola w wyrobach Fendera. My bardzo lubimy używać drewien lokalnych.
Na przykład dębu, który naprawdę rzadko jest stosowany w lutnictwie, a jest bardzo niedoceniany. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zrobić instrumentu z tego drewna, który brzmiałby źle. Owszem, jest to drewno trochę ciężkie, ale zazwyczaj instrumenty i tak w środku są wydrążone, półakustyczne i tak ta waga gdzieś tam odpada, ale brzmienie i niepowtarzalny wygląd tego drewna zostają. Ale tutaj jest też za tobą. Tak. Gitara, która jest zrobiona z kamienia. Pewnie. To jest niesamowite. To chyba pierwsza, jaką w życiu widziałem. Super. No, powiem szczerze, że gitar tego typu może na świecie jest tyle, że można policzyć na palcach jednej ręki, z czego większość jest zrobiona tutaj. Wpadliśmy na pomysł, żeby pokryć gitarę naturalną warstwą, cienką warstwą naturalnego kamienia. Tworząc tym samym rock bass, coś, co jest prostym narzędziem do grania naprawdę fajnej muzyki, na której się obydwoje wychowaliśmy. Wrócę jeszcze trochę do tych lokalnych gatunków. Niektórzy mogą twierdzić, że są nudne. Wierzcie lub nie, to jest dąb. To jest drewno dębu, które zostało poddane specjalnemu procesowi obróbki. Z angielskiego roasted oak, z naszego dąb pieczony, który został dosłownie upieczony w temperaturze mniej więcej 200 stopni Celsjusza. Zmienił swój kolor na brązowy. Tutaj nie ma grama barwnika, to jest naturalny kolor, który uzyskaliśmy po upieczeniu tego drewna. Wygląda absolutnie nieziemsko. Nie jest tak polakierowany na gładko, tylko wszystkie te słoje, one są, że tak powiem, tak, praktycznie namacalne. W każdym instrumencie zostawiamy otwarte słoje po to, żeby podkreślić naturalny rysunek drewna. To jest bardzo ciekawe samo w sobie. Nawet w przypadku drewien tak niezwykle trójwymiarowych w swojej strukturze jak topola czeczota, która ma ogrom wszelakich drobnych dziurek, tam też zostawiamy otwarte pory po to, żeby zobaczyć trójwymiarową strukturę tego drewna. To też daje ogromną satysfakcję takiego obcowania z czymś. Bliżej instrumentu. Tak, tak, jest takiego stanie, tak. Bliżej, jest się bliżej nie, instrumentu. Nie jest to tylko jakieś, że tak powiem, utopione w lakierze. W lakierze, mydło. Tak, zalane na tak. Szkło. Praktycznie tego nie robimy. Staramy się robić bardzo naturalne wykończenia. Rzadko w ogóle używam jakichkolwiek kolorów. Chyba, że mamy już konkretny jakiś projekt gdzieś tam w głowie, no to wtedy bardzo chętnie. Na przykład topola zabarwiona na niebiesko robi niesamowitą robotę. To jeden symfony bass jest ten niebieski taki. Zgadza się. Symfony bass, który jest zrobiliśmy piękny. Dla Billego Dickensa, takiego amerykańskiego basisty, którego spotkaliśmy kiedyś w Stanach i który zrobił miazgę z mojego ciała swoją grą. To był pierwszy basista, którego słysząc w grę miałem watę z kolan. Po prostu zrobił mi ciary. Zrobił mi jajecznicę z mózgu tym, jak grał na basie. Zapytałem człowieka wprost, czy chce grać na naszym basie. Byłby zaszczycony. Dla mnie była to ogromna radość. To był dzień, w którym ten człowiek odbierał swoją nagrodę za całokształt twórczości na NAMM Show w Kalifornii. Okazało się, nie znałem wcześniej jego twórczości, okazało się, że jest świetnym basistą współpracującym z gwiazdami takimi choćby jak Janet Jackson czy Prince. No bo twoje basy kupują już, że tak powiem, wsławieni. Już nie będziemy może wymieniać tam nazwisk, ale bardzo, bardzo znani ludzie w świecie muzyki, w świecie basu. Nawet widziałem ostatnio taki jeden gość właśnie, youtuber, który tam jest bardzo znanym, że tak powiem, basistą. Twój bas wrzucił na pierwsze miejsce w swoim takim rankingu. Tak. Także duma. To było niesamowicie miłe. W zeszłym roku zrobiliśmy też gitary dla... O czym nie miałem wcześniej zielonego pojęcia. Robiłem gitarę dla człowieka wedle jego zamówienia. Okazało się, że też jest youtuberem. Akurat w międzyczasie gdzieś tam stuknęło mu 1 000 000 subskrybentów. Zrobił niesamowitą robotę z tą gitarą.
zamówienie było na gitarę barytonową typu fretless, na coś totalnie pojechanego, coś, czego nie można w zasadzie kupić nigdzie, bo w zasadzie nie istnieje. A barytonowa gitara to jaka to jest? Barytonowa gitara to gitara taka zwykła, elektryczna, można powiedzieć, o trochę dłuższej skali. Skala, czyli tak długość drgającej struny była w tej gitarze większa, co dawało głębsze brzmienie i można tą gitarę było nastroić troszeczkę niżej. Takie gitary nie istniały, w związku z tym Samurai Guitarist, o którym tutaj mówię, poprosił mnie o stworzenie takiej gitary, odebrał ją osobiście również na NAMM Show w Kalifornii, po czym zrobił nagranie tej gitary, którym po prostu miazga. Zrobił miazgę. To było dosłownie 2 tygodnie później. Ten instrument, trzeba podkreślić, że jest bardzo wymagającym instrumentem. Tam, o ile każdy gitarzysta na progowej gitarze daje sobie świetnie radę, o tyle na bezprogowym instrumencie trzeba absolutnie perfekcyjnie trafiać dźwięki. On najlepiej kontrabasiści sobie, chyba sobie absolut, radzą. Oczywiście, jak najbardziej. Samurai poradził sobie bezbłędnie z tym tematem. Zrobił przepiękną aranżację na tą gitarę. Od tamtego czasu mamy bardzo dużo w ogóle zamówień na tego właśnie typu gitary. Chciałem zapytać, masz ludzi, którzy ci, że tak powiem, promują twoje gitary, no to pewnie masz, kurczę, roboty na następne 100 lat. Coś w tym jest. Sam powiedziałeś, że półtora roku. Półtora roku, tak. Jest to taki minimalny w tej chwili termin, który podaję. To jest mniej więcej około 40 zamówień w przód, z czego się bardzo cieszę, bo że tak powiem, mam zapewnioną pracę na tą przyszłość. Ale co trzeba podkreślić, muszę też znajdować czas na pracę nad nowymi instrumentami, bo to najbardziej cieszy. Oczywiście wykonywanie instrumentów dla klientów jest mega satysfakcjonujące i fajne, ale chyba najwięcej frajdy daje, jak można wymyśleć kolejną jakąś... Czyli jakby dalej podążasz ścieżką eksploracji cały czas szukasz jakichś nowych rozwiązań. Cały czas. To daje mi chyba największą radość, tworzenie cały czas nowych rzeczy. Chyba dzięki temu po 21 latach nadal naprawdę cieszę się z tej roboty i idę rano. Te mini basówki też są bardzo, że tak powiem, ciekawymi. To już jakiś czas temu, że tak powiem, wprowadziłeś. Tam chyba nawet za tobą jest. Tak. To Pusik, który tam był przykładowym, eksperymentalnym kawałkiem drewna. Powiedz mi, czym one się różnią od basu, że tak powiem, normalnego. Dużej normalnej wielkości? No tak? Przede wszystkim skalą. To jest dosłownie połowa normalnego basu. Tak jakbyśmy dolna czy połowa górna? Połowa górna. Tak jakbyśmy założyli capodaster, czyli takie urządzonko do skracania menzury gitary. Na 12 progu normalnego basu uzyskamy skalę dosłownie połowy jego długości. Co jest fajne, dla ćwiczenia. Tak powstał ten koncept minibasu. To miał być bas do ćwiczenia. Gdzieś tam w pociągu, w autobusie, jak ktoś ma kupę czasu, to wyciąga sobie takie maleństwo z plecaka i gdzieś tam zaczyna grać. Idea zaczęła się od basu do ćwiczenia, natomiast po dołożeniu do niego ciekawych przetworników okazało się, że powstał zupełnie nowy instrument. Gdzieś tam niektórzy muzycy, do których trafiły te instrumenty w różnych zakątkach świata, zaczęli po prostu wykorzystywać je w swoich nagraniach, co było po prostu absolutnie niesamowicie przyjemnym doświadczeniem, usłyszeć te instrumenty w jakichś takich aranżacjach, w których nawet sobie nie wyobrażałem, że potrafią się tam odnaleźć. Wtedy taki instrument nie gra już jakby linii basowej, tylko gra wtedy na przykład absolutnie bardziej solowe. Solowe. Tak, i wtedy tak. Bas się staje innym instrumentem trochę. Jeden z przyjaciół, którzy zamówili taki bas, wykorzystuje go do grania solowych kawałków w stylu Pata Mateniego. To po prostu totalny jazz i robi to tak czysto, tak dokładnie, że po prostu aż miło się tego słucha. Za każdym razem, jak podsyła jakiś filmik, mam ogromny uśmiech na twarzy i z ogromnym zadowoleniem słucham tego. Mało tego, ten koncept minibasu chwycił. Okazało się, że gdzieś tam na świecie, a również w Polsce, zaczęły powstawać takie miniaturowe basy. Też zauważyłem. Firma Majonez podchwyciła troszeczkę ten temat. Stworzyli Calibas, który zalał w tej chwili
świat swoim, tak, swoją obecnością. To jest miłe, bo gdzieś tam mamy swój wkład jednak w stworzenie czegoś takiego. A jeśli chodzi o przetworniki, bo mówisz o przetwornikach, ty bardzo dużo kombinujesz z różnymi rodzajami, że tak powiem, przystawek. Tam są przystawki w mostku, przystawki akustyczne, w mydle, że tak powiem. Skąd te pomysły na właśnie uakustycznianie elektrycznych basów? Przede wszystkim stąd, że jako człowiek zaczynający przygodę z lutnictwem i budujący skrzypce elektryczne czy kontrabasy elektryczne, musiałem używać zupełnie innego rodzaju przetworników niż wszyscy inni ludzie, którzy w tej chwili budują gitary basowe. To są przetworniki piezoelektryczne. Piezo, czyli takie, które zbierają wibracje samego instrumentu, samego przedmiotu, do którego są przytknięte albo na który na nie naciska. W związku z tym moje doświadczenie z tymi przetwornikami jest duże, bo przez kilkanaście lat pracowałem w zasadzie tylko i wyłącznie z tymi przetwornikami. I kiedy zacząłem robić basy i gitary, to dla mnie było oczywiste, żeby to przenieść na to pole instrumentów zupełnie innych niż wcześniej. Dlatego przetworniki piezo są dla mnie oczywistym wyborem, kiedy buduję bas bezprogowy, który z założenia ma troszeczkę grać jak kontrabas. Na dzień dobry montuję w takim instrumencie przetwornik. Dla każdego, że tak powiem, przeciętnego basisty, widok takiego basu, no, pierwsze pytanie się nasuwa, gdzie jest przystawka? Gdzie jest przystawka, tak, gdzie jest przetwornik? Czyli na przykład w tym basie przystawka jest, jeśli dobrze zgaduję, w mostku? Tak, tutaj piezo, elementy piezo są schowane w mostkach, które można regulować. To jest bas progowy, zatem tutaj potrzebujemy już troszeczkę więcej zakresu regulacji. Mało tego, poszliśmy troszeczkę krok dalej. W tym basie przetworniki magnetyczne również są zainstalowane, są jednak schowane pod strunnicą. Są to przetworniki nawinięte dla nas ręcznie według unikatowej technologii, z czego się bardzo cieszymy, że możemy coś takiego. To jest własne przetworniki, tak? Jak najbardziej. Tak. Korzystamy z jakichś firm przetworników gotowych. Tutaj mamy Seymour Duncan, który jest legendarny. Oczywiście. Korzystam z przetworników Delano. Zresztą w zasadzie z każdej firmy, która robi również standardowe, jak budując customowe rzeczy, musimy być otwarci na wszelkie możliwe rozwiązania. Ale tam, gdzie wymyślamy swoje rzeczy, tam idziemy w naprawdę nietypowe sprawy. Czyli to jest takie od A do Z, po prostu od wyboru drewna, po, że tak powiem, zwijanie swoich przetworników. Od kawałka drewna, poprzez kolory, poprzez kształt, powiedzmy, że jest powtarzalny, ale na bazie tego kształtu staramy się, żeby każdy nowy instrument, nowo zbudowany, żeby każdy był oddzielnym dziełem, nowo zaprojektowanym, nowym designem, a niekoniecznie powtarzalnym. Nigdy jeszcze nigdy nie chcieliśmy zbudować serii instrumentów, takich samych. Każdy z do tej pory zbudowanych instrumentów jest niepowtarzalny i inny. Jest to bardzo satysfakcjonujące i myślę, że to jest też powód, dla którego po tylu latach pracy nadal naprawdę to lubię. Te instrumenty, moim zdaniem, to nie są instrumenty, to są eksponaty, to są klejnoty. Dziękuję bardzo, to bardzo miło. Także jak ktoś zdecyduje się na Bastradi, to ma gwarancję, że to jest taki instrument, który po prostu nikt innego, jedyny, że tak powiem, nie posiada. Rodzaju. Powiedz nam może o twoim, że tak powiem, najnowszym modelu, chyba najbardziej, że tak powiem, wsławiony ostatnio. Tak, wsławiony. Czyli Symphony Bass. Symphony Bass się wziął nasze design? Nasze oczko w głowie, nasza perełka. Tak. Piękna. Budując skrzypce i kontrabasy elektryczne, zawsze miałem gdzieś tam z tyłu głowy stworzenie instrumentu, który będzie nawiązywał do tych dawniejszych moich prac. Część ludzi, która zamawiała ode mnie kontrabasy elektryczne, to byli basiści grający na co dzień na gitarach basowych, którzy chcieli mieć brzmienie kontrabasu, nie wiem, w jednym czy w dwóch utworach na swojej płycie, czy gdzieś tam na scenie. W związku z tym musieli uczyć się nowego instrumentu, bo kontrabas ma dłuższą skalę, technika gry też jest inna.
W związku z tym powstało we mnie jakaś chęć, jakieś marzenie, żeby stworzyć instrument, który będzie gitarą basową, ale o brzmieniu kontrabasu, a przynajmniej o cechach, które będą pozwalały takie brzmienie osiągnąć. Ówcześnie wykonywałem kontrabasy elektryczne w kształcie tylko tej podstrunnicy, tego gryfu. To był tak zwany stick type, takie minimalistyczne kontrabasy. Więc kiedy przyszło do stworzenia gitary basowej, po prostu z jednej strony dodałem kształt klasyczny kontrabasu, z drugiej kształt nowoczesnej gitary basowej. Przeniosłem ten kształt na główkę, tworząc unikatowy projekt główki. I to wszystko, tak powstał Symphony Bass. Przetwornik, który wtedy użyłem, był żywcem przeniesiony z kontrabasów elektrycznych, które wcześniej budowałem. Okazało się, że ten kształt był tak prosty i tak dopracowany mimo wszystko, że chwycił. Pojechaliśmy na targi do Berlina, gdzie wystawiało się 130 lutników z różnych zakątków świata. To były nasze pierwsze targi, pierwsze spotkanie z czymś, z takim zewnętrznym światem poza jakby pracownią. Wyszliśmy gdzieś tam do świata z tym instrumentami. Okazało się, że ludzie, których gdzieś tam znałem jako legendy branży, legendy lutnictwa, przychodzili, klepali po plecach, mówili, że świetny design. Wtedy okazało się tak naprawdę, że to, co robimy, ma niesamowicie fajną wartość i nie tylko przynosi nam mega satysfakcję, ale też bardzo się podoba profesjonalistom, ludziom, którzy, nie wiem, od 20-30 lat zajmują się budową gitar, a mimo wszystko mają uznanie dla naszej pracy. No widać jest w każdym milimetrze, że tak powiem, pasję, tak? Dziękuję bardzo. Także każdy, moim zdaniem, każdy, że tak powiem, szanujący się muzyk też to zauważy. Instrument to jednak ma być przedłużenie, że tak powiem, ciała muzyka. No i jak instrument jest zrobiony, że tak powiem, z sercem i z duszą, no to super. Jest to o wiele łatwiej. Staramy się, żeby rzeczywiście również ergonomia takich instrumentów była dobrze dopracowana. Tutaj jest, widzę, komora rezonansowa, tak? Tak. Czy w każdym symfony basie taka jest? Nie. Pierwsze sztuki, które w ogóle powstawały, były tylko i wyłącznie solidne. Mało tego, miały płaski top, czyli nie był rzeźbiony jak skrzypce, jak w tym basie. Był totalnie płaski, miał tylko ten kształt. Później zaczęliśmy również wykonywać rzeźbienia, takie nawiązujące też do klasycznych instrumentów smyczkowych, co jeszcze bardziej przynosiło ogromną satysfakcję. Dodawaliśmy detale właśnie w stylu klasyczny F-hole, czy żyłka skrzypcowa, która też jest zaczerpnięta bezpośrednio z klasycznych instrumentów smyczkowych. Tutaj w tym na przykład basie, bo ty mówiłeś, że właśnie basistom jest ciężko się przestawić na fretlessy, bo trzeba wtedy bardzo być wyszkolonym dobrze, że tak powiem, na kontrabasie, na fretlessach po prostu. Mm-hmm. Ale widzę, że wyszedłeś temu naprzód i narysowałeś te progi. Także oczywiście. Jeśli ktoś się boi fretlessów, to tutaj właśnie Stradi o was pomyślał i będzie można się szkolić, że tak powiem, z fretlessa. Ale widząc progi, także jest to jakaś pomoc dla osób, które z kontrabasem na przykład nie miały nic wspólnego. Dodatkowo ciekawym szczegółem jest to, że te kreseczki, które widzimy na boku podstrunnicy, one świecą w ciemności. W ciemnych sytuacjach scenicznych nadal możemy się odnaleźć w dogodnych pozycjach. Udało się zaprojektować również fajny kształt kropek na podstrunnicy, które pomagają w grze w wyższych pozycjach, na strunach, które są po drugiej stronie podstrunnicy. Ten prosty pattern pozwala odnaleźć się również muzykom grającym partie solowe, nie tylko nisko w podkładzie, ale również bardziej wymagające utwory. Tak, punkt referencyjny bliżej drugiej krawędzi jakby. Dokładnie. Świetnie. Dziękuję. A tutaj też są przystawki, też są dwa przetworniki. Nie, tutaj jest jeden. Piezo? Okay, tutaj jest piezo, ale w tym instrumencie również jest schowany przetwornik magnetyczny. Ostatnio również opracowałem sposób, żeby
nie było tych przetworników widać w ogóle. Wcześniej robiliśmy takie owalne zaślepki z tyłu, żeby był dostęp do przetwornika. Dzisiaj mogę się pochwalić tym, że zrobiłem to w ten sposób, że w razie potrzeby dostęp do przetwornika nadal jest, ale już przez klapkę od boku. W razie jakiejś technicznej potrzeby wymontowania tego przetwornika nadal można to zrobić, ale mamy czyste... Jako, że już jesteśmy z tyłu tutaj, to może objaśnić, co tutaj się dzieje, bo tak z wierzchu ten bas wygląda bardzo, że tak powiem, prosto, a tutaj odwracamy, okazuje się, że sprawa się komplikuje. Komplikuje się, tak. Jest dużo opcji. W tym basie akurat mamy chyba najwięcej możliwych przetworników. Dodatkowo jest również zamontowany equalizer trzyzakresowy. W związku z tym mamy potencjometry suwakowe zamontowane na tylnej płytce. Jest to taka opcja pozwalająca zachować czystą formę instrumentu z przodu, ale nadal mieć jakąś kontrolę nad brzmieniem. Nie tylko ustawić jedno brzmienie i grać, ale można to brzmienie sobie regulować w czasie gry, niekoniecznie zakłócając czystą formę przodu instrumentu. O ile mi dobrze wiadomo, chyba jako jedyni używamy takiego rozwiązania. Nie to widziałem też tego nigdy, szczerze mówiąc. No, ale poczekaj bardzo... jeszcze trochę, ktoś tak. zacznie, ktoś podchwyci i zacznie tak robić. Tak, tak. No, na tym polega trochę branża, że się nawzajem inspirujemy. Jestem z tym A propos pogodzony. Branży, to powiedz, jak to... Jak ty w ogóle uczyłeś się? Skąd, że tak powiem, czerpałeś inspirację? No bo nie każdy, wiadomo, że nie każdy basista, właściwie rzadko który, wie, jak ten bas powstaje. Też tak. Z samego oglądania innych basów też jakby nie uczysz się, jak one powstały, tak? Więc no tak. Jak to wyglądało na początku? Szczerze mówiąc, zabrzmi to banalnie, ale chyba popełniłem ogromną ilość błędów i dlatego mogłem się tego nauczyć. Nigdy nie miałem osoby, która by mnie nauczyła, jak robić instrumenty. W naszym kraju myślę, że w ogóle zawód lutnika jest traktowany jako pewnego rodzaju mojo, coś na wpół magicznego. Lutnicy nie bardzo chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. To się może obecnie zmienia, ale w tym momencie, kiedy zaczynałem i w tych latach wczesnych 2000-tych, było praktycznie niemożliwe, żeby znaleźć kogoś, kto pokaże ci, jak zrobić instrument. Chciałem studiować lutnictwo, chciałem uczyć się zawodu u kogoś. Niestety obdzwoniłem lutników klasycznych, nie wiem, kilkudziesięciu. Nikt się nie zgodził, żebym choćby pojechać do niego, popatrzeć, co robi. Czyli każdy jakby pilnuje swojego sekretu, tak, nikt pilnuje... nie chce się niczym dzielić. Dokładnie. Jest to zamknięte środowisko i nie ma się co dziwić. No, w branży akurat klasycznego lutnictwa no jest troszeczkę tak, że buduje się w zasadzie to samo. Gdzieś tam są niuanse widoczne w zasadzie dla osób, które się znają, ale jak ktoś popatrzy z boku, no tak, każdy buduje po prostu skrzypce, czy wiolonczele, czy kontrabasy. Oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane, ale nie ma się co dziwić, że każdy z lutników pilnuje swoich sekretów. Natomiast w związku ze zderzeniem z taką sytuacją po prostu stwierdziłem, że pójdę własną drogą i nauczę się tego z literatury, którą było ogromnie ciężko zdobyć i ze stron internetowych o tematyce lutniczej, które już gdzieś tam powstawały. No, musiałem się nauczyć języka angielskiego, no bo każda informacja dostępna w zasadzie była w języku angielskim. I super, bo to otworzyło możliwości uczenia się w zasadzie niezależnie od granic, niezależnie od położenia osób, które chcą się dzielić wiedzą. Czyli jakby więcej jest osób, które jednak poza granicami Polski, tak, jest tak. więcej osób, które chcą się dzielić swoimi sekretami, tym, czego się nauczyli. Jak najbardziej. Dzielą się tą po prostu, wiedzą. Albo choćby dzielić się tym, że u nas dopiero to coś wchodzi, zbudowali. Tak? Tak, u nas się teraz to zmienia. Powstają gdzieś tam grupy na Facebooku, gdzie lutnicy między sobą wymieniają różne triki, czy jakieś tam sposoby na poradzenie sobie z jakimś tematem.
I super, stajemy się bardziej otwarci, co mnie bardzo cieszy. No ty jesteś bardzo otwarty, tutaj nam wyjaśniłeś po prostu tyle sekretów, że tutaj jak jakiś lutik nas ogląda, to już ma parę pomysłów. Tutaj. Pewnie, oczywiście. Bo ty też, jak jeździłeś na różne targi, tak, to tam też spotykałeś innych lutników z innych krajów, rozumiem, tak? Tak, co jest niesamowitym doświadczeniem samo w sobie, że można poznać zupełnie ludzi, którzy zupełnie inaczej patrzą na sam zawód lutnika, czy zupełnie inaczej patrzą na to, jak wykonują swoją pracę. Poznałem ludzi, którzy otwarcie mówią, że nie wiem, łączą zachodnie firmy z chińskimi fabrykami, żeby można było outsourcować jakąś część pracy czy całą pracę. I na jakiej zasadzie to działa, to w ogóle popsuło mi głowę do tego stopnia, że zupełnie inaczej patrzę już na branżę produkcyjną gitar. Masową, bo, tak. Taką masową jak najbardziej. I gdzieś zupełnie obok jest właśnie ta troszeczkę bardziej niszowa, no ale rzeczywiście na zupełnie innym poziomie branża lutnicza, gdzie ludzie naprawdę używając swoich rąk, swojej wyobraźni, budują coś absolutnie niesamowitego. Czyli można powiedzieć, że właściwie branża lutnicza, że tak powiem, pcha lutnictwo do przodu na świecie, a tak. Korporacje później, jeśli coś się przejmie, łapią taki pomysł i robią z tego, że tak powiem, masóweczkę. Tak. Ale wy jesteście tak tym, wygląda. Że tak powiem, zderzakiem przednim. Tak. Lutnictwa. Często wręcz powtarzam, że lutnik to osoba, przynajmniej w naszym przypadku, rozwiązujemy problemy, o których istnieniu inni nie mają zielonego pojęcia, że w ogóle są. To też przynosi ogromną satysfakcję. Słuchajcie, dziękujemy, że dotrwaliście z nami do końca, a teraz, tak jak obiecywaliśmy, będzie prezentacja brzmienia, którą zrobi dla nas Darek Świtalski, nasz kolega, wybitny basista. Zapraszamy.
Thank you.